拉面。To Polskie Radio 24, zbliża się 11. Czas na informacje dnia. Dziś decyzja Komisji Weryfikacyjnej w sprawie Chmielnej 70 w Warszawie. Od 1 sierpnia osoby, które chcą nadal korzystać z programu 500+, muszą ponownie złożyć wniosek, przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Prokuratura w Göteborgu zdecydowała o natychmiastowym wypuszczeniu na wolność mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Polki i trójki jej dzieci. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Komisja weryfikacyjna o 13 ma wydać decyzję w sprawie reprywatyzacji działki pod dawnym adresem Chmielna 70. W poniedziałek negatywnie zaopiniowała jej zwrot Rada Społeczna działająca przy komisji. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się niejawne posiedzenie komisji. Dawny adres Chmielna 70 to działka tuż obok Pałacu Kultury i Nauki. Jej wartość szacuje się na 160 milionów złotych. Działka w 2012 roku trafiła w ręce trzech osób. W ubiegłym roku okazało się, że grunt otrzymali niesłusznie, bo jego dawny właściciel, obywatel Danii, uzyskał już odszkodowanie. Ujawnienie zwrotu działki pod dawnym adresem Chmielna 70 dało początek afery reprywatyzacyjnej. Osoby, które chcą nadal korzystać z rządowego programu Rodzina 500+, muszą ponownie złożyć stosowny wniosek, przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska przypomina, że wnioski można składać w urzędzie, ale są też inne sposoby. Drogą bardzo wygodną, elektronicznie, a więc przez internet, korzystając z bankowości elektronicznej, z portalu Empatia, z platformy informatycznej ZUS-u i przez ePUAP. Od początku funkcjonowania programu, czyli od kwietnia zeszłego roku, do końca pierwszego półrocza tego roku, rząd przeznaczył na jego realizację ponad 29 miliardów 700 milionów złotych. A teraz ważna informacja dla kierowców. Autostrada A4 w stronę Wrocławia jest całkowicie zablokowana. W Zabrzu zderzył się tir i dwa samochody osobowe. Trzy osoby zostały ranne. Jedna z nich została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Na miejscu jest policja, która wyjaśnia okoliczności wypadku. Są też strażacy i służby porządkowe. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy ruch na autostradzie A4 zostanie przywrócony. Policja wytyczyła objazd autostradą A1 i drogową trasą średnią. Prokuratura w Göteborgu zdecydowała o natychmiastowym wypuszczeniu na wolność mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Polki i trójki jej dzieci. Według prokuratury nie ma dowodów, które wskazywałyby mężczyznę jako sprawcę tragedii. Przeprowadzona sekcja zwłok kobiety wskazuje, że rany, jakie odniosła, nie doprowadziły, jak wcześniej podejrzewano, do jej śmierci. Ustalono, że przyczyną zgonu Polki były skutki pożaru mieszkania. Sekcja ciała jednego z trójki dzieci kobiety nie pozwalają na ustalenie przyczyn śmierci. Do tragedii doszło w ubiegły czwartek rano w dzielnicy Göteborga Angeret. Do palącego się mieszkania wezwano służby ratownicze. Po ugaszeniu pożaru w zgliszczach znaleziono zwłoki kobiety oraz dziecka, a także dwójkę rannych dzieci. Jedno z nich zmarło w karetce do szpitala, drugie na szpitalnym oddziale ratunkowym. W wypadku śmigłowca wojskowego w Mali zginęło dwóch niemieckich żołnierzy, potwierdza minister obrony Ursula von der Leyen. Do zdarzenia doszło wczoraj na północy Mali. Grupa ekspertów Bundeswehr będzie ustalać przyczyny rozbicia maszyny, a także zaopiekuje się rodzinami poległych żołnierzy, dodaje niemiecka minister obrony. Najbliższej rodzinie i krewnym poległym chcę powiedzieć, że jesteśmy z wami w tych gorzkich godzinach i cierpimy razem z wami. Bundeswehr będzie was z całych sił wspierać. Wird sie nach Kräften unterstützen. Kondolencje rodzinom poległych żołnierzy złożyła także za pośrednictwem Twittera kanclerz Niemiec Angela Merkel. Zgodnie z udzielonym w styczniu przez Bundestag mandatem w misji pokojowej w Mali w Afryce biorą udział niemieckie helikoptery. Stacjonuje tam 875 żołnierzy. Mikhail Saakaszwili nie zamierza oddać ukraińskiego obywatelstwa i chce wrócić na Ukrainę. Ukraińska Państwowa Służba Migracyjna poinformowała, że prezydent tego kraju, Petro Poroszenko, pozbawił obywatelstwa byłego gubernatora Odessy.
Przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych Michał Saakaszwili nagrał krótki film, w którym komentuje pozbawienie go ukraińskiego obywatelstwa. Jak zaznaczył, ukraińskie władze chcą go w ten sposób zmusić do przyjęcia statusu uchodźcy. Mam jedno jedyne obywatelstwo, ukraińskie, i nie uda im się go mnie pozbawić. Będę się domagać przysługującego mi prawa powrotu na Ukrainę i powrócę. Michał Saakaszwili odniósł się także do zarzutów, które miały być podstawą odebrania mu obywatelstwa. Jak mówił, od momentu nadania mu ukraińskiego obywatelstwa nie wszczęto wobec niego żadnych śledztw. Były gruziński prezydent jest poszukiwany przez gruzińską prokuraturę, która oskarża go o nadużycia władzy w czasie, kiedy sprawował urząd prezydenta Gruzji. Michał Saakaszwili zrezygnował w ubiegłym roku z funkcji gubernatora obwodu odeskiego. Znany jest z krytyki ukraińskich władz, w tym prezydenta Poroszenki, któremu zarzuca wspieranie struktur korupcyjno-przestępczych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dzisiaj pogoda w kratkę, na zachodzie pochmurno i z deszczem, a na wschodzie raczej słonecznie, choć również może przelotnie padać. Ciepło od 18 do 22 stopni Celsjusza, a na wschodzie do 25. Wypoczywających nad morzem musimy zmartwić. Intensywny deszcz będzie towarzyszył przez cały dzień. IMGW ostrzega, na terenie województwa pomorskiego wydano trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia meteorologicznego i hydrologicznego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Godzina 11.06. Wracamy do tematu zagranicznych reakcji na wydarzenia w Polsce dotyczące zmian w polskim sądownictwie. O tym korespondencja Beaty Płomeckiej z Brukseli. Komisja Europejska tę presję zaczęła już w ubiegłym tygodniu. Po posiedzeniu komisarzy też wyszedł wiceszef komisji Frans Timmermans, który poinformował, że komisarze uważają, że zagrożenie dla niezawisłości sądów i tym samym dla praworządności. Wczoraj Frans Timmermans wyszedł na konferencję prasową i powiedział, że jeszcze teraz komisarze utwierdzili się, ponieważ mają swoją analizę prawną i uznają właśnie, że reformy wpłyną negatywnie na funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości i będą zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Co zwiększy, i tu jest kolejny cytat Fransa Timmermansa, systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce. Oto jego komentarz. Od ostatniego tygodnia pewne sprawy zmieniły się w Polsce, ale pewne się nie zmieniły. Cieszymy się z faktu, że Andrzej Duda ogłosił, że zawetuje dwie ustawy, ale ponieważ prace nad reformą będą kontynuowane, musimy zdecydowanie zaznaczyć nasze wątpliwości. I wczoraj wiceszef Komisji Europejskiej poinformował o tych wątpliwościach i zapowiedział też, że jeśli nic się nie zmieni i na przykład ustawa zatwierdzona przez Sejm, a podpisana przez prezydenta o sądach powszechnych wejdzie w życie, to znaczy zostanie opublikowana, to wtedy komisja rozpoczyna procedurę o naruszenie unijnego prawa. Taka rozprawa, takie postępowanie po kilku etapach może się skończyć w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości, jeśli oczywiście spór na linii Warszawa-Bruksela się nie rozwiąże na zasadzie dwustronnych negocjacji, wtedy sprawa trafia do Trybunału, a ten może zasądzać wysokie kary finansowe, jeśli oczywiście stwierdzi naruszenie unijnego prawa. Komisja zdecydowała się rozpocząć tę procedurę w związku z podpisaniem przez prezydenta tej ustawy o ustroju sądów powszechnych. Natomiast jeśli chodzi o uzasadnienie, to wczoraj wiceszef komisji, zresztą to było też w opublikowanym później, w opublikowanym dokumentach Komisji Europejskiej na stronach internetowych, tam są dwa uzasadnienia. Pierwsze to jest odwołanie się do zapisów traktatowych, co jest trochę ryzykowne, ponieważ jeszcze nigdy Komisja Europejska, rozpoczynając postępowanie, nie powoływała się na zapisy, tylko traktatowe. Tu jest odniesienie do artykułu 19, który mówi o tym, że muszą być zapewnione skutecznie działające sądy, czytaj także niezależne, niezawisłe, tak mówi Komisja Europejska. Bo jak tłumaczy, polscy sędziowie są także sędziami Unii Europejskiej. Polski system sprawiedliwości jest częścią unijnego systemu sprawiedliwości. Mówię, że to może być ryzykowne, ponieważ też komisja zdaje sobie sprawę z tego, że to byłoby powołanie się na zapisy traktatowe, jednak bezprecedensowe. No i pytanie, czy unijny trybunał podzieliłby argumentację Brukseli, czy może ona, tylko powołując się na traktat, ingerować. Natomiast drugie uzasadnienie już jest odwołaniem do konkretnej dyrektywy. Komisja Europejska uważa, że i ona przetestowała to już wcześniej przeciwko Węgrom,
przyspieszonym trybie, zresztą wygrała w Trybunale. Tutaj chodzi o zapisy dotyczące wieku emerytalnego i dyskryminacji kobiet. Tutaj, tam jest zróżnicowanie w ustawie wieku emerytalnego na kobiety i mężczyzn i wcześniej podobne rozwiązania wprowadzały także Węgry. Wtedy Komisja Europejska kilka lat temu zakwestionowała je i wygrała w Trybunale Sprawiedliwości, dlatego tutaj Komisja jest pewna wygranej. Oczywiście wszystko stanie się wtedy, to postępowanie ruszy, kiedy ta ustawa o sądach powszechnych zostanie opublikowana i później zacznie obowiązywać. To jest jedna rzecz, którą wczoraj Komisja Europejska ogłosiła. Druga rzecz, nawiązała trochę do weta polskiego prezydenta, ale też powiedziała, że nie ma, dała do zrozumienia, że nie ma zaufania, że ta ustawa o sądach powszechnych wymuszająca, zmuszająca sędziów do odejścia z Sądu Najwyższego, przymusowego, wcześniejszego, nie wejdzie w życie w takiej czy innej formie, mimo weta. Dlatego też Komisja Europejska wczoraj ostrzegła o to, co powiedział Frans Timmermans. W rekomendacjach Komisji jest apel do polskich władz, by nie wdrażały w życie kontrowersyjnych planów dotyczących zmuszania sędziów Sądu Najwyższego do odejścia. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to Komisja Europejska natychmiast uruchomi artykuł 7 unijnego traktatu. Oczywiście mówimy tylko o pierwszym etapie artykułu 7, bo ten ostatni, najostrzejszy, to jest nałożenie sankcji na Polskę. Tutaj potrzebna byłaby jednomyślność wszystkich krajów. Znamy stanowisko Węgier, które kilkakrotnie mówiły, że na takie sankcje się nie zgodzą. To, o czym mówi Komisja Europejska, to jest pierwszy etap, czyli wysłanie wniosku do unijnych państw o stwierdzenie, że w Polsce jest systemowe zagrożenie dla praworządności. Tutaj do poparcia takiego wniosku potrzebna jest kwalifikowana większość krajów, czyli jeżeli odejmiemy Polskę z grupy 27, bo Polska nie brałaby udziału w takim głosowaniu, z grupy 27 krajów poparcie musiałoby być 22 państw. Takie jest stanowisko Komisji Europejskiej. To wczoraj ogłosiła. Były też komentarze po polskiej stronie do tych słów i do postępowania Komisji Europejskiej odniósł się chociażby minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który powiedział, że Polska nie akceptuje takiej formy dialogu, czyli takiej, kiedy Komisja narzuca rozwiązania polskim władzom. Czasem mamy wrażenie, że jesteśmy poddani jakiemuś szantażowi. To nam się zgodzi, żeby w ten sposób rozmawiać. My jesteśmy oczywiście gotowi udzielić odpowiedzi zawsze. Jesteśmy gotowi również na spotkania. Wielokrotnie żeśmy to udowodnili w przeszłości. Chcemy prowadzić dialog z instytucjami międzynarodowymi, ale z poszanowaniem dla suwerenności państwa polskiego. A Polska teraz ma miesiąc na odpowiedź. Taki termin wyznaczyła Komisja Europejska. Na odpowiedź na zarzuty, bo nikt się nie spodziewa, że w czasie przerwy wakacyjnej mogą być dokonywane jakieś zmiany. No, Komisja Europejska oczekuje od polskich władz wyjaśnień na jej obawy dotyczące zagrożenia dla niezawisłości sądów. Godzina 11:12. A w studiu Polskiego Radia 24 Adrian Stankowski, publicysta Gazety Polskiej, Codziennie i Telewizji Republika. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Można odnieść wrażenie po tej wczorajszej konferencji Fransa Timmermansa, że jego wiedza dotycząca tego, co się dzieje w Polsce, jest właściwie sprzed zawetowania ustaw przez prezydenta Andrzeja Dudę. Frans Timmermans mówił właściwie o skracaniu kadencji sędziów Sądu Najwyższego. No tak jakby cały czas był na etapie tej dyskusji przed decyzją pana prezydenta. Z czego to może wynikać? Ja mam wrażenie, że pan Frans Timmermans w ogóle sobie siedzi w jakiejś odległej galaktyce, bo te jego wypowiedzi świadczą, że nie zna zarówno prawa unijnego, bo nic komisarza unijnego nie upoważnia do ingerowania w ustawodawstwo wewnętrzne kraju członkowskiego ani decyzji w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Nie zna prawa polskiego, to już pan redaktor to przytoczył. No, tutaj zresztą to było szereg takich zabawnych lapsusów, tam typu pretensje do Polski, że różnicuje wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Polacy żyli wystarczająco długi czas w komunizmie, żeby wiedzieć, że równo to nie znaczy sprawiedliwie. Znaczy to jest tak prostackie rozumienie prawa, że aż trudno to komentować. No, a nade wszystko nie zna sytuacji faktycznej w Polsce, bo ja bym rozumiał taką
wypowiedź pana komisarza w ten sposób, że jak w samej tylko Warszawie 40 tysięcy ludzi poszło na bruk w wyniku afery reprywatyzacyjnej i niestety sądy brały w tym aktywny udział, szły ramię w ramię ze złodziejami, no to jest sytuacja zgodna z zasadami praworządności. Natomiast próba sanacji tego stanu rzeczy jest niezgodna. Znaczy, to jest w ogóle takie pytanie, kto w Polsce jest suwerenem? Czy w Polsce suwerenem są obywatele? Czy może pan Timmermans życzy sobie sam wyznaczać tutaj jakiegoś gubernatora generalnego zamiast wyborów? No bo to już do tego się sprowadza. Niedawno brałem udział w takiej dyskusji, w której sympatyzujący z opozycją publicysta porównał sytuację tych relacji między Polską a Unią Europejską trochę do takiej sytuacji, że mamy przemoc w rodzinie i Unia Europejska występuje jako to państwo, które reaguje na sytuację przemocy w rodzinie. Może to o to chodzi tak naprawdę? Nie, chodzi o to, że opozycja i związani z opozycją publicyści posługują się takimi fundamentalnymi kłamstwami. Znaczy to fundamentalne odwrócenie porządku rzeczy w świecie. To symbolem tego był kontakt operacyjny Carex, czyli pan Cimoszewicz skandujący Solidarność, Solidarność razem z pułkownikiem stanu wojennego Mazgułą. To jest pomieszanie wszystkich pojęć, odwrócenie kota ogonem, mówienie o samym Majdanie jest dokładnie właśnie odwracaniem tych pojęć, bo Majdan, przypomnijmy, to było obalenie oligarchicznej, postkomunistycznej republiki na Ukrainie. Tymczasem to właśnie Prawo i Sprawiedliwość i obecnie obóz rządzący, no udało im się rzecz bez precedensu, czyli Majdan bez Majdanu. Majdan za pomocą kartki wyborczej, Majdan, podczas którego nie został przewrócony ani jeden śmietnik jak dotąd i tak ma być. Znaczy, to jest największe nasze wspólna zdobyć, że tutaj nie ma przemocy. Natomiast nawoływanie do Majdanu, oprócz tego, że trzeba nie mieć elementarnej wyobraźni, że ludzie, którzy chcą krew Polaków na ulicach oglądać, to jest właśnie takim odwracaniem pojęć. No mało brakowało, pewnie gdyby żył Czesław Kiszczak, to również by z Dorotą Stalińską śpiewał "Wyrwij mu rąb, zęby krat". No, to jest po prostu już Bareja przy tym wysiada. Ale tutaj mamy do czynienia z taką argumentacją ze strony opozycji. Dlaczego Majdan? Dlatego, że to są te porównania Prawa i Sprawiedliwości do tych reżimów w krajach byłego Związku Sowieckiego, które no, żywią się takim, można powiedzieć, takimi antyzachodnimi nastrojami. No i często padają takie argumenty. No nieważne, że PiS ma korzenie postsolidarnościowe, a tamte reżimy mają korzenie postkomunistyczne, bo w gruncie rzeczy i tu jest ten afekt antyzachodni. Jest wskazywanie Unii Europejskiej jako tego zła, tej instytucji czyhającej na suwerenność państwa i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób snuje się właśnie tego typu analogie. Ja wiem, tylko to jest właśnie elementem kłamstwa, bo Platforma Obywatelska też ma korzenie solidarnościowe. Senator Jan Rulewski ma piękną kartę. Władysław Rasiedziuk ma również piękną kartę opozycyjną. Czy ich głos nie jest w tym momencie autorytatywny? Jako ludzi z taką kartą opozycyjną? Nie, każdy, znaczy trzeba przyznać, że taką kartę mają. Ważną, jaką funkcję spełniają dzisiaj, a dzisiaj spełniają funkcję obrońcy układu postkomunistycznego. No po prostu trzeba to rozumieć. Generał Zajączek, stary wiarus napoleoński, potem no niestety przeszedł na drugą stronę i dawał się bić po twarzy księciu Konstantemu. Tak w polskiej historii bywa. Ważne jest, kto jakie interesy reprezentuje dzisiaj. A dzisiaj chodzi, nazywa się przywracanie praworządności, nazywa się jej łamaniem, przywracanie niezawisłości sędziów, bo przecież losowanie na przykład sędziów do konkretnych spraw jest gwarancją zwiększonej niezawisłości sędziów. Nazywa się łamaniem tej niezawisłości, przywracanie zasady trójpodziału władz, która, przypomnę, polega na tym, że te władze się nawzajem
nawzajem kontrolują po prostu. Nazywa się łamaniem zasady trójpodziału władz. To wszystko jest po prostu nieprawda, bo ale dzięki temu, dzięki stworzeniu takiego jakiegoś kosmicznego obrazu, kompletnie niezgodnego z rzeczywistością, udaje się opozycji jeszcze jakoś funkcjonować. A może to jest tak, że mamy do czynienia z dwoma narracjami, których nie da się pogodzić, ale w gruncie rzeczy one różnymi językami opisują tak naprawdę ten sam stan rzeczy. To znaczy, opozycja mówi o upolitycznieniu sądownictwa, natomiast obóz władzy mówi o demokratyzacji sądownictwa. I tutaj jakby te dwie narracje są nie do pogodzenia, ale przecież o to samo chodzi. Nie chodzi o to samo, bo tu chodzi o fakty. Sądownictwo w Polsce do dzisiaj jest upolitycznione. No może formalnie jest niezależne, niezawisłe. Oczywiście, że tak. No nawet dzisiejsza prasa przynosi, czy wczorajsza, przynosi informacje o pozwie czy stanowisku procesowym niemieckiej telewizji CDF. I ta niemiecka telewizja CDF mówi, że w Polsce sądownictwo jest upolitycznione, no ale jest upolitycznione przecież jeszcze przed zmianami, a nie po zmianach. To fundamentalny brak logiki w takim twierdzeniu. No, może nie mamy czasu, ale to można podawać dziesiątki, jak nie setki przykładów upolitycznionych wyroków czy postępowań różnych sądów, a ostatnio Sądu Najwyższego, który kontynuuje jakąś kompletnie pozaprawną, żeby nie powiedzieć bezprawną procedurę dotyczącą oceniania prerogatyw prezydenta w zakresie ułaskawienia. To jest coś niebywałego, bo to jest, się staje elementem rozgrywki Sądu Najwyższego z prezydentem. No, na taki stan rzeczy nie można pozwolić. Czy to jest tak, że jeśli jednak prezesów sądów powszechnych będzie wybierał minister sprawiedliwości, czy tutaj jednak nie jest to zagrożenie tego upolitycznienia? Nie ma żadnego zagrożenia. Właśnie to jest całe nieporozumienie, bo władzy wykonawczej przysługuje niezbywalne prawo zarządzania i administrowania aparatem sądownictwa. To trzeba odróżnić od niezawisłości przy wyrokowaniu, bo to do tego nie ma żadnego sporu. Sędzia w momencie wydawania decyzji ma być niezawisły i pozbawiony jakichkolwiek wpływów, znaczy możliwości wpływu na te decyzje, co do tego nie ma żadnego w ogóle sporu. Tylko że niezawisłość sędziowska jest narzędziem, czy instytucją prawną, która ma służyć wymiarowi sprawiedliwości, czy inaczej mówiąc sprawiedliwości, mówiąc prościej. A na pewno nie może być parawanem, za którym można sobie kraść kiełbasę w sklepie, no bo to jest rzeczywiście niedopuszczalne. Wspomniał pan tutaj o kwestii uniewinnienia Mariusza Kamińskiego, ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Czy prezydent, wetując ustawę o Sądzie Najwyższym, w jakiś sposób otworzył pole tym, którzy podważą tak naprawdę jego decyzję dotyczącą właśnie ułaskawienia tego wysokiej rangi urzędnika państwowego? No, w momencie ułaskawienia nie był wysokim urzędnikiem, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, no, w tej chwili jest, że w ogóle procedowanie tej sprawy Mariusza Kamińskiego i jeszcze trzech oskarżonych, stanowi hańbę dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tej sprawy w ogóle nie powinno być. Ja jestem o tyle, może mam więcej informacji, że przeczytałem akt oskarżenia, jego jawną oczywiście część, ale w tajnej są tylko dane tam, numery telefonów, dane osobiste, to nie ma nic do rzeczy. I to jest po prostu wstyd, żeby coś takiego procedować przed polskimi sądami. Pan prezydent bardzo słusznie zdjął ciężar rozpatrywania tej sprawy z wymiaru sprawiedliwości, absolutnie wykonując swoje prerogatywy, bo przypomnijmy, że zresztą tego mnie uczyli na drugim roku studiów, to jest po prostu elementarz prawniczy, że prawo ułaskawienia jest ostatnią taką prerogatywą o rodowodzie królewskim. Ułaskawiam i koniec. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy słynny precedens, kiedy prezydent Gerald Ford ułaskawił na przyszłość ustępującego prezydenta Nixona za czyny, które
które jeszcze nie nastąpiły, ani nawet nie zdążyły być zdefiniowane. To prawo łaski jest bardzo szerokie, zresztą celowo, bo to jest taki trochę bezpiecznik w systemie prawa karnego. No, mogą się zdarzyć sytuacje i zdarzają się często sytuacje, kiedy po prostu formalnie ktoś popełni jakiś czyn, ale z innych przyczyn nie powinien być za to karany i do tego służą takie bezpieczniki, podobnie zresztą jak taka inna instytucja, jak znikome społeczne niebezpieczeństwo, to jest troszkę o co innego chodzi, ale mniej, to też jest taki bezpiecznik, no nie każdy czyn, który formalnie jest opisany w kodeksie karnym, należy karać, bo byśmy po prostu wszyscy w więzieniach siedzieli. No niektórzy prawnicy podnosili taki problem, że prezydent ułaskawił Mariusza Kamińskiego, a wyrok nie był prawomocny, w związku z tym to ułaskawienie wzbudzało z prawnego punktu widzenia kontrowersji. Nie, to żadnych kontrowersji nie wzbudza. Ci prawnicy, którzy coś takiego, podkreślam, prawnicy coś takiego podnoszą, to naprawdę się po prostu kompromitują. To jest zresztą dojmujący taki mnie jako prawnika z wykształcenia, chociaż obecnie publicystę, pragnę to podkreślić, bo nie można służyć dwóm panom równocześnie. Bardzo przykro jest słuchać czegoś, takich scen, jak profesor karnista ze zmarszczonym nosem opowiada banialuki po prostu kompletne, dlatego, że jest to użyteczne jakoś politycznie. Niestety, mamy cały wysyp prawników, takich celebrytów prawnych, którzy nadużywają swojej pozycji prawniczej, używając argumentów politycznych, bo ostatnim przykładem było wystąpienie pani sędzi Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, przed parlamentem, która po prostu używała argumentów wyłącznie politycznych, które się w ogóle nie powinny w ustach prawnika pojawić. Prawnik oczywiście jest wolnym człowiekiem, może wystąpić z tego cechu prawniczego i stać się politykiem, czy publicystą, czy kimkolwiek chce, ale nie powinien jako prawnik w prawniczej todze wygłaszać opinii politycznych. Adrian Stankowski, publicysta Gazety Polskiej Codziennie i Telewizji Republika, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Reklama. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Idealna na obiad łopatka wieprzowa bez kości. Jedynie 10,55 za kilogram. Tak, łopatka tylko 10,55, a banany tylko 2,99 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Kenia, Gambia, Senegal, Mauritius, a może Emiraty. Skorzystaj z super promocji już dziś. Tylko teraz i tylko do 7 sierpnia. Super rabat nawet 500 zł dla wszystkich. Nie spóźnij się. Rezerwuj na stronie r.pl lub w biurze podróży Rainbow. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. It's not hard to drive fast. Według Sebastiana Vettela nie trudno jest jeździć szybko. Prawdziwą sztuką jest wiedzieć, kiedy zwolnić. Tak jak on, w Shell dajemy z siebie wszystko. Dlatego razem z Ferrari stworzyliśmy nową benzynę Shell V-Power z formułą DynaFlex. Gdziekolwiek jedziesz, jedź z nowym Shell V-Power dla osiągów i wydajności.
Więcej informacji na shell.pl. Shell. Go well. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho.